It's a very honor to be here from Japan. And today I changed my presentation. Witam wszystkich państwa. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z państwem. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. And I mentioned the risk evaluation of electromagnetic field and what is the limiting exposure protects people from. Jeżeli chodzi o mój referat, to oficjalny tytuł tutaj w programie jest Wpływ pola elektromagnetycznego na struktury biologiczne, stan obecny normalizacji i podstawy fizyczne obecnych norm. The outline is here. I have five sections. I jeżeli chodzi o porządek mojego wystąpienia, to on jest tutaj na tym slajdzie. Składa się generalnie z pięciu części. Before the start of my presentation, I'd like to show my institute, Railway Technical Research Institute in Japan. We have over 350 researchers and cover all over the field of railway technology. Stop. Na początek powiecie państwo, że przedstawię się, pracuję w tym właśnie instytucie. Jest to Instytut Naukowo-Badawczy Kolejnictwa. Mieści się w Tokio. W naszym instytucie na dzień dzisiejszy pracuje 350 pracowników naukowo-badawczych i praktycznie zajmujemy się wszystkimi dziedzinami technologii kolejowej. And nature of interaction between biological organisms and electromagnetic fields is here. Under the 100 kHz sinusoidal wave, EMF induces electric field because of conductivity of our tissues. The induced field causes nerve stimulation. And over 100 kHz sinusoidal wave, EMF is absorbed in molecules and tissues as an energy. The energy causes temperature elevation, is a general sense. I jeżeli chodzi o pierwszy slajd, to tutaj mamy powiedziane o charakterze interakcji pomiędzy organizmem biologicznym a falami elektromagnetycznymi, polem elektrycznym i magnetycznym. I mamy tutaj podział ten klasyczny na falę sinusoidalną poniżej 100 kHz. I tutaj mamy głównie wtedy do czynienia z oddziaływaniem pola magnetycznego, które indukuje pole elektryczne z powodu przewodności tkanek ciała ludzkiego. I drugi przypadek to kiedy ta fala sinusoidalna jest o wartości powyżej 100 kHz. I wtedy pole elektryczne, magnetyczne jest pochłaniane przez tkanki jako energia. I wtedy oczywiście powoduje to wzrost temperatury ciała, temperatury skóry. And based on this nature, the ICNIP established the two guidelines so far, 1998 and 2010, like this. This guideline, you can see the magnetic flux density and frequency. And this line set it to protect people from the kind of the levitation of the static levitation or the magnetic force in the static high strong magnetic field and also magnetic force fin and hypothermia in very strong magnetic field level. I tutaj mamy poziomy referencyjne, które zostały ustalone w 2010 roku przez zgodnie z wytycznymi tej międzynarodowej organizacji ICNIRP, o której mówił już mój przedmówca. I mamy tutaj podzielone właśnie to w zależności od na tej osi pionowej mamy właśnie natężenie pola magnetycznego. I w zależności od tego natężenia powoduje to różne efekty. Mamy tutaj ten magnetofosfen. W skrajnych przypadkach może również dochodzić do hypertermii. And our experience in low frequency electromagnetic field is here. Teraz powiem na temat naszego doświadczenia związanym z falami niskiej częstotliwości. So in electrified railway, there are the several magnetic. Nasze doświadczenia, znaczy doświadczenia mojego Instytutu Badań Kolejnictwa. And also we are developing new transportation systems such as a magnetically levitated train that uses a superconducting magnet on board.
I jak Państwo wiecie, w Japonii skonstruowano taki super nowoczesny pociąg, który lewituje na poduszce magnetycznej. Tutaj właśnie jest zdjęcie takiego pociągu. So we need to deal with the magnetic field health effect. No i oczywiście ten pociąg, który na tej poduszce magnetycznej sobie lewituje i pędzi z niesamowitą prędkością po specjalnie skonstruowanym torze, również jest źródłem promieniowania magnetycznego. Tam były wymienione właśnie podzespoły, które powodują to promieniowanie, powstawanie tego pola magnetycznego. And our strategy is based on the general safety assessment, which means the we look for the real effect first. No i właśnie nasza tutaj strategia jako badaczy polega na ocenie ryzyka związanego właśnie z takim nowym produktem, jakim jest pociąg lewitujący na tej poduszce magnetycznej. To achieve this, we used the high magnetic field as possible as we have. No i w tych badaniach staraliśmy się wygenerować maksymalnie jak największe pole magnetyczne. So we used this kind of very strong magnetic field so far. Tak więc tutaj mamy właśnie podane te wartości dla tego pola magnetycznego, jak Państwo widzicie, są one wysokie. And to use the general mutation assays, because in the sense of the general safety assessment. No i właśnie, aby ocenić poziom bezpieczeństwa tego nowego produktu, nowego pociągu, również zastosowaliśmy typową procedurę badawczą, przebadaliśmy po kolei na bakteriach, na drożdżach, również badania in vitro, również mutacja genów, myszy też były badane i również test na muszce owocówce. A na koniec badania jeszcze in vivo. And we used a variety of exposure systems to the biological materials exposed to very high magnetic fields. No i tutaj Państwo widzicie zdjęcia systemów badawczych, które użyliśmy. Chodziło o poddawanie tych badanych obiektów ekspozycji na pole magnetyczne. And it is a case of the fruit fly. We saw. No i tutaj mamy właśnie tą muszkę owocówkę. We look for the wings of a fly to investigate the mutagenic potential of magnetic field. I przyjrzeliśmy się właśnie tej muszce owocówce, dokładnie jej skrzydełką, aby zobaczyć, jaki jest potencjalny wpływ mutagenny pola magnetycznego. And we found the mutagenesis is increased in a very high static magnetic field for long time exposure in a May 41. It is genetically very weak materials. No i okazało się, że w przypadku długotrwałej ekspozycji na działanie silnego pola magnetycznego, to silne pole magnetyczne powoduje właśnie mutację genów u tej właśnie muszki owocówki. And here is a chart of our results. We use variety of conditions and to use variety of test systems, but it is rare to find the positive effect. Almost the case is negative. I tutaj z kolei na tych dwóch slajdach mieliśmy pokazane w ujęciu tabelarycznym nasze różne systemy badawcze, różne obiekty badawcze i praktycznie brak jest pozytywnego, bardzo rzadko występuje pozytywne powiązanie między polem magnetycznym a wynikami działania. Generalnie, przeważnie w większości przypadków jest negatywne powiązanie. Based on these results, we are concluding that this kind of the low frequency magnetic field risk is to be found in science, but in this real case, it needs a very high magnetic field for long time exposure to use very weak materials. It's not it is very rare case. And in the environment in our society, there is
The risk is neglectable. Także podsumowując tutaj wyniki tych badań, tutaj materiał był bardzo słaby, działanie tego pola magnetycznego było bardzo długotrwałe, byłoby to silne pole magnetyczne, a przekładając te wyniki na ludzi, to ryzyko w przypadku populacji ludzkiej jest bardzo, bardzo niskie. And on the other hand, we try to evaluate the dosimetry of human in a train. I kolejna dziedzina naszych badań to badania dozymetryczne stosowane w odniesieniu do osób korzystających z pociągu, because czyli w przypadku przewozu pasażerów. Because we have to compare the induced density of in the train and also the experimental data. Tak więc no tutaj braliśmy właśnie pod uwagę natężenie tego pola magnetycznego generowanego przez różne pozespoły pociągu, ale też braliśmy pod uwagę gęstość, ile pasażerów średnio jest przewożone tym pociągiem. So we use this kind of the numerical human model. No i właśnie w ramach tych badań dozymetrycznych opracowaliśmy taki trójwymiarowy model człowieka. Which has stimulated resolution and including 50 tissues. I ten model pozwolił nam ocenić oddziaływanie tego pola magnetycznego na ponad 50 tkanek. Yes, rozdzielczość 2 mm. This male model called Taro. Ten model it's mężczyzny nazywa się Taro. It's common Japanese name. And Taro to jest takie jak po polsku Staś albo Jan. And we change the no i też, jak widzicie Państwo, zbadaliśmy właśnie ten wpływ pola magnetycznego na ludzi w różnych pozycjach. And to calculate the induced electric field. I następnie dokonaliśmy obliczeń dla pola elektrycznego. In a standing position. Na stojąco. And grab the handle position. I również z ręką, jak się pasażer trzyma. And sitting. And również w pozycji siedzącej. Even plum in the and what? Position. A jeszcze czasami jak pozycja jest na popielniczkę, jak ktoś śpi albo jak się przytuli do drugiego pasażera. So these are our experience in low frequency. And back to the main topic. To były niskie częstotliwości. A teraz chcę jeszcze przejść do mojego drugiego tematu. Ocena ryzyka zdrowotnego pola elektrycznego i magnetycznego. So generally the health risk is like this. The death is very most serious effect on humans and secondly the cause disease. So generally we look for the agent whether the carcinogenicity has or not. I generalnie, jeżeli chodzi o ocenę ryzyka dla zdrowia ludzkiego, to wiadomo, że najbardziej tragicznym skutkiem jest śmierć czy poważna choroba, zachorowanie na raka na przykład. I tutaj właśnie w czasie badań nas interesuje wykazanie powiązania pomiędzy polem elektrycznym, magnetycznym, a zachorowalnością na daną chorobę, czy ewentualnie ten najgorszy przypadek, kiedy dochodzi do śmierci. Również na niższym szczeblu badamy innego rodzaju skutki oddziaływania pola magnetycznego, elektrycznego w postaci właśnie jakichś zaburzeń hormonalnych, czy zmian teratogennych, czy deformacji. And the process of risk evaluation of electromagnetic fields is conducting this international organization. Right now. Jeżeli chodzi o proces oceny ryzyka pola elektromagnetycznego, to są tutaj trzy główne podmioty, międzynarodowe organizacje, które się tym zajmują. And they published their result, like IAC monographs. I między innymi te właśnie międzynarodowe organizacje
opublikowały takie najważniejsze publikacje ze swoich badań. Na przykład IARC w 2002 roku opublikowało monografię dotyczącą właśnie oceny ryzyka rakotwórczości dla ludzi. And this slide shows hazard versus risk I mentioned. And the hazard is character whether the agent is harmful or not. On the other hand, risk is with action. It includes facts such as extent of hazard's effect, dose, chance, susceptibility, like a genetic background, etc., etc. I teraz jeszcze chcę powiedzieć o rozróżnieniu pomiędzy zagrożeniem a ryzykiem. Zagrożenie to mówi nam głównie o tym, czy dany czynnik jest szkodliwy, czy nie. Natomiast ryzyko to już uwzględnia wpływ tego zagrożenia, uwzględnia również dawkę, prawdopodobieństwo i również podatność, jeżeli na przykład dana osoba ma, jest podatna genetycznie na jakąś chorobę. It's kind of the illustration of the hazard and risk. The alcohol in liquor shop is a hazard for humans, but not risk. I tutaj parę przykładów rozróżniających te dwa pojęcia. Przykładowo alkohole w sklepie monopolowym to będzie zagrożenie. Nie jest to jeszcze ryzyko. Ryzyko to wtedy, kiedy pójdziemy, kupimy i napijemy się nadmiernie tego alkoholu. That's risk. Okay, so like this. No i tak to w ten sposób właśnie działa. And the agents classified by the ARIAC monographs that mentioned Lidinsky before, and it is not classified extent of the effect, but classified strength of scientific evidence, not the extent of the effect. This is point, one point. I tutaj jeszcze jedna uwaga. Mówiliśmy o tej monografii opublikowanej w 2002 roku przez IARC i zwracam tutaj uwagę, że tą klasyfikację, która została przedstawiona w tej monografii, że w tej klasyfikacji nie jest brane pod uwagę zakres skutku, tylko jest brane pod uwagę ilość badań naukowych, dowodów naukowych. And as you know, extreme low frequency magnetic field and radio frequency electromagnetic field classified as group 2B. But drinking coffee or red meat the classified group 2A, and also the processed meat, alcohol beverage, classified group 1. No i tutaj jak spojrzymy sobie do tej klasyfikacji IARC, to widzimy, że pole elektromagnetyczne, częstotliwości radiowe są w grupie 2B, ale okazuje się, że groźniejsze jest picie kawy czy jedzenie czerwonego mięsa, bo już jest to grupa 2A. Natomiast w grupie pierwszej mamy czynniki, które są rakotwórcze dla ludzi i jest to mięso przetworzone czy napoje alkoholowe. That depends on the strength of scientific evidence. No i tak jeszcze raz powtarzam, że jest to w oparciu o liczbę badań naukowych, dowodów naukowych. And this is my opinion. The group 2B is here just at center of the classification. No i ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o pole elektromagnetyczne, to nie jest tak źle, bo ono się znajduje dokładnie po środku tej klasyfikacji. And this is the conclusion of WHO in extreme low frequency field. A tutaj mamy z kolei wnioski, konkluzje Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, dotyczące właśnie pola. They confirm the acute effects, but not confirmed long-term effects at the time. This is ELF or EMF? Okay. I generalnie... Okay. I generalnie tak, wszystkie badania, które były robione do tej pory, to głównie się koncentrowały na tych natychmiastowych, tych poważnych skutkach. Natomiast jeżeli chodzi o skutki długoterminowe, to tutaj te badania naukowe nie są zbyt bogate. Brakuje
dokładnych badań odnośnie ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych i udowodnienia, że istnieje właśnie związek pomiędzy tymi polami elektromagnetycznymi, ekspozycją na te pola, a jakimiś poważnymi chorobami. And electromagnetic field above 100 kHz, the prevention of temperature elevation is primary target of protection of people. Jeżeli chodzi o pola elektromagnetyczne o częstotliwości powyżej 100 kHz, to tutaj głównym celem ochrony jest zapobieganie podwyższaniu się temperatury u ludzi. And this is general consensus so far that over the 1 centigrade elevation is potentially harmful for humans. I naukowcy uzgodnili, że wzrost temperatury ludzkiego ciała o 1 stopień Celsjusza jest określany jako potencjalnie szkodliwy. And whole body average SAR is determined like this. 3-4 watt per kilogram is the cause of increased elevation of temperature 0.5 centigrade, and 6 to 7 watt per kilogram whole body exposure cause increase the 1 centigrade in body core temperature. Na podstawie modeli częstotliwości radiowych opracowano prognozy, że jeżeli mamy 3-4 waty na kilogram WBA, czyli całego ciała, promieniowanie SAR przez czas 2 godzin, to spowoduje to przyrost temperatury ciała o 0,5 stopnia. Natomiast gdy ta częstotliwość radiowa jest na poziomie 6-7 wat na kilogram całego ciała SAR, to spowoduje to wzrost temperatury ciała o 1 stopień. And this is for the local temperature, but I skipped because of the short time. And tutaj jeszcze mieliśmy informację o miejscowym wzroście temperatury ciała, ale ponieważ czasu jest mało, to pominę. So this the temperature elevation is a general consensus so far, and the international organizations such as WHO and the ECNIP is revising their guideline or the evaluation of its risk is underway. Natomiast jeżeli chodzi o częstotliwości od 100 kHz do 300 GHz, to w tej chwili Światowa Organizacja Zdrowia weryfikuje swoje wytyczne, przeprowadza ponownie ocenę ryzyka. And responsible Japanese authorities here. And I teraz jakie jest stanowisko władz japońskich? The radio frequency electromagnetic field handled by the Ministry of Internal Affairs and Communication in Japan. Jeżeli chodzi o częstotliwości radiowe i wpływ pola magnetycznego, to w Japonii organem, który się tym zajmuje, jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji czy Łączności. And we have radio radiation protection guidelines. I mamy też w Japonii wydane wytyczne dotyczące ochrony przed promieniowaniem radiowym. And they plan to check act like this cycles. I jeżeli chodzi o wydawanie wszelkich aktów prawnych, rozporządzeń czy wytycznych, to jest to właśnie taki proces cykliczny, w kształcie takiego koła. Planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i weryfikacja. And right now our radio radiation protection guideline is completely harmonized to the ECNIP 1998 and 2010. Jeżeli chodzi o nasze wytyczne krajowe odnośnie ochrony przed promieniowaniem radiowym, to one są w pełni ujednolicone, w pełni zharmonizowane z wytycznymi ICNIRP z roku 1998 i 2010. As Professor Krawczyk stated. O czym mówi mój przedmówca, profesor Krawczuk, tak? And depend on this guideline, we have some ordinance here. What? Sorry? We have some law. We have some law here to comply the guideline.
I oprócz tych wytycznych dotyczących ochrony przed promieniowaniem radiowym mamy również przepisy wykonawcze, ustawę radiową tak zwaną. This is the situation of the phone right now, and we don't we harmonize the ECNIP and don't mention about the non-thermal effect, which discussed before in this conference. Generalnie to jest tak wygląda sytuacja w Japonii na dzień dzisiejszy, czyli mamy te wytyczne o ochronie przed promieniowaniem radiowym, które są całkowicie ujednolicone z tymi dwoma wytycznymi ICNIRP. Natomiast nasza krajowa te wytyczne nie uwzględniają efektu pozacieplnego, o których tutaj mówił jeden z moich przedmówców. And the next few slides, I'd like to express my own opinion. I teraz na koniec pozwolicie Państwo, że jeszcze się podzielę moją własną opinią, co tutaj należy zrobić, aby posunąć sprawę naprzód. And it is very important to establish mutual trust. Tam na tym poprzednim slajdzie były pokazane cztery grupy interesów, władze rządowe, między innymi. Can you go back to the previous one? Więc mamy tak, z jednej strony władze, mamy operatorów, mamy społeczeństwo, mamy jeszcze, no tak. I przede wszystkim ja uważam, że musi być to wszystko opierać się, aby mógł być jakiś postęp w tej dziedzinie, musi to się opierać na obopólnym zaufaniu, czy zaufaniu wszystkich tych stron. And each stakeholders needs integrity and transparency. Również musi być tutaj jasna komunikacja odnośnie ryzyka, musi to się opierać na zasadzie uczciwości, musi być to oparte na przejrzystych regułach. And as a scientist, it needs to communicate with people using correct information and correct knowledge to help people from incorrect judgment, from incorrect information and incorrect knowledge, which are from media and internet sources, sometimes without solid evidence. Ja tutaj dostrzegam potrzebę, aby właśnie w tym procesie zaangażować na większą skalę właściwych ludzi, czyli naukowców, którzy posiadają rzetelne, prawdziwe informacje, posiadają również rzetelną wiedzę i aby właśnie naukowcy w ramach dialogu, w ramach programu edukacyjnego mogli przekonać resztę społeczeństwa, która wielokrotnie opiera swoje opinie na nieprawdziwych danych, na błędnej wiedzy, którą zaczerpnęli ze środków masowego przekazu czy z internetu. Of course, achievement of dialogue is very important. Tak więc oczywiście musi się to wszystko odbywać w duchu dialogu. Jest to bardzo ważne. And then education is also important to cultivate literacy and also to realize the responsibility. Tak więc, aby dalej tutaj poczynić postępy, uważam, że bardzo ważna jest właśnie edukacja, uświadamianie zagrożeń, również świadomość ryzyka i też nacisk należy kłaść na odpowiedzialność. And it is important to encourage research to reduce scientific uncertainty. Również należy podejmować środki, aby zachęcać do naukowców do prowadzenia badań, aby zmniejszyć poziom niepewności. And here is one recent Japanese study to investigate the perception of radio frequency field with the mobile phone related symptoms. I tutaj właśnie mamy przykład takiego badania dotyczącego właśnie częstotliwości radiowych, używanych w telefonii komórkowych i chodzi o ekspozycję na stacje bazowe w populacji kobiet. And well-controlled study concludes no evidence of any causal link between hypersensitivity symptoms. No i okazało się, że właśnie to badanie, które zostało przeprowadzone przez naukowców japońskich, nie wykazało żadnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nadmiernym wyczuleniem a ekspozycją na
pole elektromagnetyczne generowane przez stacje bazowe. And I mentioned the limitation of science. The science is not omnipotent. No i oczywiście trzeba też sobie zdawać sprawę, że nauka nie jest nieomylna i wszechpotężna. The logic of natural science is basically not able to prove nothing or no effect, because science works to find difference and seek why the difference happen. Thus, to find effect and determine threshold is need to establish limit values. On the other hand, to prove no effect, we have to investigate all possibilities. Simply, it is impossible. I generalnie, jeżeli spojrzymy z logicznego punktu widzenia, to nauki przyrodnicze no, nie są w stanie dowieść niczego, czy nie są w stanie dowieść, że nie ma żadnego skutku. Natomiast tak jak obecnie współcześnie nauka działa, po prostu stara się znaleźć różnice i wytłumaczyć powody istnienia tych różnic i następnie ustalić jakieś wartości progowe czy wartości graniczne. Generalnie, aby dowieść, że nie ma żadnego negatywnego oddziaływania, nie ma skutków, to trzeba niestety byłoby zbadać wszystkie możliwości, a to jest po prostu niemożliwe. On the other hand, we have regulatory science to examine safety of newly developed chemicals, drugs, etc., etc. This regulatory science determines criteria of risk that allowed in the community. In most cases, electromagnetic field is negative in the evaluation process in this procedure. Oczywiście tutaj na koniec trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że mamy różne organa regulujące rynek różnych regulatorów. I między innymi właśnie też w dziedzinie wprowadzania na rynek nowych chemikaliów czy nowych leków. I ci regulatorzy oczywiście korzystają z usług naukowców, zlecają badania. Tak też jest właśnie w przypadku pola elektromagnetycznego i do tej pory w ramach oceny przez regulatorów przy zastosowaniu tej procedury nie wykazano tutaj powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy wpływem pola elektromagnetycznego a zachorowalnością czy rakotwórczością. Czyli tutaj związek jest negatywny. So this is my last slide. I mój ostatni slajd. To seek overlap zone between realm of science and society. I mentioned several words in myself as a scientist of this field over 25 years. The first one is what man really wanted, not knowledge, not science, but certainty. I tutaj podsumowując moje krótkie wystąpienie, chciałbym powiedzieć, że należy szukać elementów wspólnych pomiędzy nauką a społeczeństwem. Ja jako naukowiec, który działa w tej dziedzinie od ponad 25 lat, zdaję sobie sprawę, że byli więksi ode mnie i tutaj chciałbym zacytować dwóch takich naukowców. Jednym z nich jest Bertrand Russell, który był, no tutaj akurat był filozofem brytyjskim, ale on powiedział, to co tak naprawdę ludzie chcą, to nie jest wiedza, a pewność. Chcą mieć jakąś pewność, dlatego badają. Natomiast drugi naukowiec to już jest japoński naukowiec, fizyk i powiedział tak. Nie jest to prosta sprawa, aby się obawiać za bardzo czy za mało. Tak naprawdę to jest stwierdzić dokładnie, precyzyjnie, czego się obawiamy. Ja. So, thank you very much for your attention. Także dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.